Dzień Nauczyciela stał się podwójnym świętem, bowiem zbiegł się z 60-leciem istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak co roku kwiaty, gratulacje, życzenia. Wolsztyńska Kronika Filmowa dołącza się do nich. I te najbardziej przyjemne, składane przez urocze maluchy i dziatwę szkolną. Zakładu pracy, instytucji, organizacji społecznej i związków, które by w tym uroczystym dniu nie złożyły życzeń. W imieniu Prezydium Akademii gratulacje i kwiaty przyjmuje pierwszy sekretarz Komitetu Powiatowego naszej partii. Wypełniona pod brzegi. Przed stołem prezydialnym przewija się delegacja za delegacją. W tym dniu nie zabrakło żadnego nauczyciela, nawet z tych najbardziej odległych miejscowości naszego powiatu. Kuratora Okręgu Szkolnego z Poznania towarzysza Bartkowiaka, zasłużeni nauczyciele odbierają odznaczenia, dyplomy i nagrody. Sala brzmi oklaskami. Całość kończy Estrada Poznańska ze znakomitym zespołem Grzewińskiego. W części artystycznej udział również biorą artyści operetki i opery poznańskiej.